Na program zaprasza Gumi Express. Tradycyjne zasady, nowoczesna oferta. Dzień dobry, witamy serdecznie. Dzień dobry Państwu, witamy w piękny, już późny poranek końcówki stycznia. Gdzie stoimy i o czym będziemy mówili? No, jak widać w kamerze, otóż miasto dostało 30 milionów złotych na remont trzech dróg, Powstańców Wielkopolskich, Piaskowej i Szpitalnej. No i teraz znaleźliśmy się tutaj, żeby jeszcze zdążyć, kiedy jest to w fazie projektowania lub będzie, nasze uwagi uskutecznić. Tu bez gruntownej, takiej ostrej przebudowy tej ulicy i tego zakrętu, bez nawet naruszenia tych instalacji burzowych czy sanitarnych, nie da się nic zrobić, żeby to na lato służyło. Bo tutaj się tworzą takie dziury, ten teren się usuwa na jezdniach, prawda? Zrobić by tu trzeba było porządne badanie gruntu przed remontem tej ulicy. Już tu gdzieś, proszę Państwa, właśnie zaraz zaczną się suwałki i mniej więcej do tego chyba miejsca zostanie wyremontowana ulica Piaskowa, nie? No bo od tej tablicy do tyłu, no to już droga jest powiatowa. Z tej góry tak. Objawią się nam wtedy tak. Te kominy, tak? Tak, tej nowej spalarni, tak jest. Tej pięknej. Tutaj jest wjazd po prawej jest wjazd, gdzie miasto wywozi odpady ziemne, betonowe i wszelkiego rodzaju gruz. Tu ciężki sprzęt przyjeżdża i sypia tam w taki wąwóz, prawda? Ale to już jest właśnie do remontu tej ulicy Piaskowej i to jest ta perspektywa.